Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Prawie równo 80 lat temu. Rozbicie trzecie już w historii okupacji niemieckiej więzienia w Końskich to najbardziej spektakularny czyn zbrojny w historii Konecczyzny. W dzień w otwartej konfrontacji z garnizonem niemieckim, w ogniu, który przyniósł krwawe straty po obydwu stronach, więzienie zostało rozbite, a konspiratorzy tam uwięzieni, uwolnieni. Przez długi czas to tylko kościół był miejscem, w którym można było, korzystając z wolności słowa, opowiadać tą historię. I tak naprawdę wtedy było rzeczą absolutnie konieczną, by szczegóły tej akcji, imiona, nazwiska dowódców przywoływać, by pamięć o nich nie zaginęła, skoro była wygumkowywana z oficjalnych kart podręczników. Potem przed rok 90 i to, co miało być zamkniętą kartą, utajoną przed wszystkimi, stało się publicznie dostępne. Dzisiaj i podręczniki, i książki, internet pełne są historii. Dlatego myślę, że sam Kościół nie musi już być miejscem opisywania z detalami akcji, z której my, konetczanie, jesteśmy szczególnie dumni, dlatego że i konetczanie byli w oddziale szarego, a konspiratorzy konetcy przygotowywali grunt jako autorzy rozpoznania, między innymi do powodzenia tej akcji. 80 lat temu żołnierze Armii Krajowej po zatrzymaniu w pociągu relacji Warszawa-Skarżysko kurierów i przejęciu ich informacji przez służby niemieckie, po wsypie i aresztowaniach zdecydowali się na rozbicie koneckiego więzienia, by uwolnić swoich towarzyszy, przeciąć możliwości dalszego szukania nici konspiracji świętokrzyskiej, koneckiej, polskiej. Akcja, tak jak powiedziałem wcześniej, skończyła się sukcesem i to dosyć spektakularnym. Natomiast dla nas Konetczan jest szczególnym tytułem do dumy, ponieważ my mamy aż za dużo w naszej historii wspomnieniowych opowieści o ważnych wydarzeniach, które kończyły się klęską, w której tylko moralne zwycięstwo było naszym udziałem, w której najczęściej wspominamy martyrologicznie ilość poległych, ilość tych, którzy stracili wolność, życie i zdrowie. A tu w Końskich świetnie przygotowany plan ataku, dobre rozpoznanie pozwoliły na to, żeby oddział szarego wszedł do miasta, zablokował jednostki niemieckie, rozbił bramy więzienia, uwolnił zarówno swoich towarzyszy, jak i wszystkich, którzy tam przebywali. Żeby zaplanował i wykonał skuteczny odskok bez większych strat własnych. Mamy możliwość świętowania zwycięstwa, sztuki wojennej dowódcy i najwyższego poświęcenia żołnierzy. I ta duma, myślę, powinna nam towarzyszyć, kiedy wspominamy żołnierzy z tamtych czasów i naszych przodków mieszkających na tej ziemi. Zwłaszcza, że są wśród nas jeszcze ostatni żyjący żołnierze szarego, którzy brali udział w tej akcji. Witam serdecznie pana Sramonowicza, który jest z nami i który w tej akcji brał udział. Jest dzisiaj ostatnim żyjącym żołnierzem szarego, biorącym udział w tej akcji. Panie pułkowniku, serdecznie witamy w Końskich.
Raz nocą sierpniową, jak zjawy, jak cienie, szaraty szli rozbić kieleckie więzienie. Zapory ogniowe stawiali dokoła i dostęp zamknęli do ulic i placy, bo cicho i sprawnie, bez krzyku i wrzawy, potrafią to zrobić szaracy. Sam Szary prowadził chłopaków z sznur i cicho, spokojnie podeszli pod mur. Jak była akcja rozbicia więzienia, ile pan miał wtedy lat i jaki był pana udział w tej akcji? W Końskich to nie miałem żadnej misji. Była... była... Ja byłem wtedy młodym partyzantem. To była moja pierwsza akcja. No tak, no tego. Więc byłem w obstawie, zamykaliśmy wjazd do Końskich. Od Skarżyska był przejazd, budka drużnicza. Dwie grupy były. Była moja grupa, w której ja byłem, i była druga grupa żołnierzy z cięższą bronią. Dwie grupy wyglądały w ten sposób, że były po kilku partyzantów i miały za zadanie w razie czegoś zatrzymać jak najdłużej, ile by się dało, tą obronę wjazdu, żeby duża grupa werkszutów i innych tam żołnierzy niemieckich stacjonowała w Stąporkowie i albo w Odrowążu. I o to chodziło, żeby z tej strony nie było uderzenia jakiegoś. Ale jakoś nie zawiadomili ich, albo zawiadomili, a oni udali, że jednym uchem wyleciało i drugim wyleciało i w porządku. Także udziału, bezpośredniego udziału to nie brałem. Potem jak się już uspokoiła, akcja się zakończyła w więzieniu, furmanki były potrzebne, no bo tam było rannych i zabitych, to żeśmy poładowali i każdy dostał jednego, dwóch, czy jak się dawało grupkę większą, żeby rozprowadzić partyzantów. A i wróciliśmy na biwak, do źródeł kamiennej. Tak się zakończyła akcja. Zostałem sam z grupy. Zostałem sam, przypuszczam w tej chwili, tak jak żeśmy tam się doliczali, sam jeden z szaraków. Czas leci, głowa siwieje, włosy wypadają. Czasu się nie dogoni. Także zawsze trzeba być w pogotowiu. W razie, jak to się mówi? Na następne więzienie. W razie mobilizacji, żeby być gotowym do boju.